Ja tutaj, wiecie, jeszcze w, wśród wyborczych różnych haseł i gadżetów, bo dzisiaj ważne zadanie przed chrześcijanami w Stanach Zjednoczonych wybór yy, czyli pójście, żeby zagłosować na przyszłego prezydenta, na obecnego prezydenta Trumpa. Wszyscy chrześcijanie z całego świata modlą się za Was, także bardzo wielka, gorąca prośba nie pozostańcie w domu, ale zróbcie, co trzeba. Ale wróćmy do reformacji, wróćmy do tego pytania, czy zbawienie jest tylko w Kościele. Do czasów Marcina Lutra, Kościół katolicki, Kościół Rzymski nauczał, że żeby być zbawiony, trzeba należeć do Kościoła Rzymsko-Katolickiego, trzeba być jego członkiem. Wszystkie reformy, czy próby jakiegoś, jakiejś zmiany, powrotu do Biblii, były robione w ramach Kościoła Rzymsko- katolickiego z centralą w Rzymie. Oczywiście byli prawosławni, oni się wcześniej oddzielili od Rzymu, ale cała zachodnia Europa była nauczana: nie ma zbawienia poza rzymskim kościołem. Mieli taką formułę też łacińską do tego celu, a Luter otworzył Biblię i tam zobaczył, co w pierwszym to było dla niego szok. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. To jest list do Rzymian, pierwszy rozdział, werset 17, a cytat jeszcze ze Starego Testamentu. Sprawiedliwy przed Bogiem żyje dzięki zaufaniu Jezusowi Chrystusowi, nie Kościołowi. Dopiero Luter miał odwagę powiedzieć: Jeśli Kościół rzymski nie chce uznać, że zbawienie jest tylko i wyłącznie w Chrystusie, to ja opuszczam, Kościół rzymski. Oczywiście, chrześcijanie potrzebują wspólnoty, zbawieni, gromadzą się w kościoły i dzisiaj też należy to robić. Ale trzeba mieć odwagę wyjść poza zmurszały, zgniły system, który przeczy Słowu Boga.